Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam Was na czwartej, przedostatniej debacie przed wyborami parlamentarnymi organizowanej przez Wydział Nauk Politycznych Dziennikarstwa UM, Unię Wielkopolan, Koło Naukowego Marketingu Politycznego i dzisiaj współorganizatorem jest Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet, którego szefową jest pani profesor Iweta Andruszkiewicz, więc zanim oddam mikrofon w ręce prowadzących, pani profesor chciałaby jeszcze kilka słów powiedzieć, ponieważ to ona zajmuje się tematyką kobiecą, a to dzisiaj jest główny leitmotyw naszej debaty. Szanowni Państwo, dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie ze strony pana dziekana i Unii Wielkopolan do zorganizowania tak ciekawego wydarzenia. Dziękuję Państwu za obecność. Gratuluję naszym kandydatkom wspaniałych miejsc na listach. Trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że frekwencja w ramach wyborów dopisze, a Wam życzę udanego spotkania. Dziękuję bardzo. Zacznijmy może od przedstawienia naszych gościń. Jako pierwsza zasiada pani Ewa Szedler, liderka listy numer 2, kandydatka trzeciej drogi Polski 2050 Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Następnie zasiada pani Katarzyna Kierzek-Koperska, która na liście numer 6 Koalicji Obywatelskiej otrzymała miejsce drugie. Następna jest pani poseł Katarzyna Kretkowska, posłanka Lewicy na Sejm 9 kadencji i kandydatka listy numer 3 z drugiego miejsca do Sejmu. I następne miejsce zajmuje pani minister Jadwiga Emilewicz, która na liście numer 4 Prawa i Sprawiedliwości zajmuje miejsce trzecie. Nasze kandydatki, które dzisiaj gościmy na wydziale, kandydują do Sejmu z okręgu 39, czyli tutaj z naszego poznańskiego. I zanim jeszcze przejdziemy do samej debaty, w celu zachowania porządku organizacyjnego, przedstawimy jej zasady. Bardzo prosimy o to, żeby w tym momencie wsłuchać się w tę część, która będzie bardzo istotna. Uczestniczki zajmują miejsca obok siebie zgodnie z numerami list, z których startują. Wszystko się zgadza? Nie. Ale nam to nie przeszkadza. Damy radę. Zaczynajmy. Dobrze, czyli pomijając porządkowe problemy organizacyjne, przechodzimy do kolejnego punktu, który stanowi, że debata odbywa się na siedząco. A rolą prowadzących, czyli moją i tutaj mojego kolegi Sławomira, jest moderowanie dyskusji, udzielanie głosu kandydatkom oraz publiczności, a także pilnowanie dyscypliny czasowej. Debata jest transmitowana w mediach społecznościowych. Na sali znajdują się również przedstawiciele lokalnych oraz ogólnokrajowych stacji telewizyjnych. Serdecznie witamy wszystkich przedstawicieli również mediów. A oto jak będzie wyglądała nasza debata w praktyce. Na początku każda kandydatka zostanie poproszona o dwuminutową wypowiedź. Będzie to autoprezentacja. W kolejnej części debaty będą zadawane pytania w odwrotnej kolejności, gdzie każda kandydatka udzieli 5-minutowej odpowiedzi na zadane przez prowadzących, czyli tutaj przeze mnie i przez kolegę, pytania. Trzecia część dzisiejszej debaty została nazwana fazą pytań wzajemnych. Każda kandydatka będzie mogła zadać 2 pytania dowolnie wybranej przez siebie kontrkandydatce i w tej części została przewidziana 1 minuta na każde pytanie i maksymalnie 2 minuty na odpowiedź, przy czym warto zauważyć, że faza pytań wzajemnych odbywać się będzie w 2 rundach, czyli prosimy o to, żeby w każdej z rund zostało zadane 1 pytanie. Ostatnia część debaty to moment, w którym głos zostanie przekazany Państwu, czyli studentom, wykładowcom, osobom zasiadającym na widowni, a także osobom śledzącym transmisję w mediach społecznościowych. Prowadzący wskazują osobę, która będzie zadawała w danym momencie pytania oraz pilnują czasu. I tutaj ponownie, 1 minuta jest na zadanie pytania, 2 minuty przewidziane na odpowiedź.
I prosimy, aby każde z pytań było skierowane bezpośrednio do konkretnej osoby i prosimy również, aby w trakcie odpowiedzi naszych kandydatek nie przerywać wypowiedzi, żeby zachować tutaj porządek, żeby każda z osób miała odpowiednią ilość czasu na przedstawienie swoich postulatów. Tym samym oficjalnie otwieramy, tak słucham? Ja mam pytanie, czy to 5 minut na odpowiedzi to jest łącznie, czy na każde z pytań? Łącznie. I tym samym dzisiejszą debatę z kandydatkami do Sejmu RP uważam za oficjalnie otwartą. Przechodzimy więc do części autoprezentacji. Tak, jak już powiedziała moja koleżanka Wiktoria, zacznijmy od autoprezentacji. Jako pierwszą proszę o zabranie głosu panią Ewę Szedler. Dzień dobry, witam serdecznie. Drugi raz już w tym tygodniu, bardzo mi miło tu państwa gościć. A dzisiaj cieszy mnie przede wszystkim tematyka debaty. Z prostego powodu, jestem kobietą, mam dwie córki w państwa wieku, obydwie są też studentkami, więc tematyka kobieca to jest po prostu tematyka, która jest mi blisko zarówno z racji politycznych, jak i po prostu domowych. U nas często rozmawia się po prostu na temat tego, jak powinno być skonstruowane państwo, jakie rozwiązania powinny być wszczęte tak, żeby kobietom po prostu żyło się lepiej. Ja jestem w polityce dopiero od 3,5 lat, a zaangażowałam się w kampanię prezydencką Szymona i postawił na mnie, więc drogie panie, pomimo tego, że nie miałam doświadczenia, znalazłam się i tutaj mogę z koleżankami, które zdecydowanie dłużej są w polityce, zasiadać i mieć również swój głos. A mój głos będzie poparty na pewno doświadczeniem, ponieważ jestem przedsiębiorczynią od 90. lat, mocno i aktywnie uczestniczyłam w towarzyszeniu moim córkom w ich edukacji, w związku z powyższym jest to taka przestrzeń, gdzie będę chciała się nią w przyszłości zająć. I po prostu uważam, że mam ku temu kompetencje. Niekoniecznie jako wytrawny polityk, ale na pewno jako bardzo uważny obserwator życia społecznego. Także dziękuję pięknie. Dziękujemy. Następnie proszę o zabranie głosu panią Katarzynę Kierzek-Koperską. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja też jestem mamą, jeżeli już zaczynamy od kwestii rodzinnych. Mam dwoje dzieci już po studiach, także w wieku, w którym tak naprawdę młody człowiek wchodzi na rynek pracy konstruuje sobie swoje życie, widzę te problemy, o których mam nadzieję dzisiaj porozmawiamy. Z zawodu jestem doradcą podatkowym. Przez 20 lat prowadziłam swoje firmy związane z doradztwem podatkowym, z nieruchomościami. Później byłam wiceprezydentką miasta Poznania. Obecnie jestem wiceprezesem Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju. Jest to taka spółka, która rozdziela środki unijne w ramach pożyczek. Mam nadzieję, że w ramach odpowiedzi na swoje pytania dam się poznać też z różnych stron. Możecie później państwo zadać mi pytania, więc na tą chwilę to by było tyle na mój temat. Pani poseł Kretkowska. Katarzyna Kretkowska, jestem absolwentką naszej uczelni UAM, absolwentką filologii angielskiej w latach 80. Pracowałam na filologii angielskiej i także uczęszczałam na seminarium doktorskie nieodżałowanego profesora Lecha Trzeciakowskiego, uczyłam na filologii angielskiej. Mam także skończonych kilka studiów podyplomowych z historii kultury, z zarządzania, z prawa gospodarki i finansów Unii Europejskiej. Jestem w tej chwili, kończę pierwszą moją kadencję jako posłanki, jestem posłanką Lewicy, członkinią Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży i Komisji Finansów Publicznych, 14 grup parlamentarnych, dwie z nich prowadzę, polityki migracyjne i integracyjne oraz zdrowej żywności i innowacyjnego rolnictwa. Wcześniej przez 24 lata byłam 6 kadencji radną miasta Poznania, przez jedną kadencję zastępcą prezydenta miasta Poznania do spraw szkolnictwa, do spraw mieszkalnictwa i spraw społecznych.
działalnością społeczną, jak to się dzisiaj mówi, aktywizmem społecznym rozpoczęłam tą działalność jeszcze w czasach studenckich. W latach 80. byłam w tej pierwszej nieodżałowanej i nie mającej nic wspólnego z dzisiejszą Solidarności. Byłam w opozycji demokratycznej. Działałam na polu edukacji, na polu spraw kobiet. Zakładałam takie Stowarzyszenie Naturalnego Rodzenia i Karmienia, które miało poprawić warunki okołoporodowe młodych kobiet. To była druga połowa lat 80. Zakładałam jedną z pierwszych szkół społecznych w Poznaniu. Ją prowadziłam jako prezes Stowarzyszenia Oświatowego. Zakładałam Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży. Przez 2 lata prowadziłam Centrum Informacji dla Kobiet, żeby wspierać kobiety na rynku pracy, bo ich sytuacja wtedy była zła. I tym sprawom pozostałam wierna. Dziękuję. Do dzisiaj. Reprezentuję także w Sejmie. Dziękuję. Dziękujemy i prosimy o zabranie głosu panią minister Emilewicz. Dziękuję bardzo za zaproszenie do debaty. 4 lata temu spotkaliśmy się także tutaj na debacie, ale ja 4 lata temu skoczyłam ze spadochronem w Kąkolewie i tak zostałam w Poznaniu. Tak rozpoczęła się 4 lata temu moja kampania poznańska, bo jak część z was wie, pochodzę z Krakowa, jestem rodem krakowianką, sercem Polką, a pragmatyzmem, konkretem i pracowitością obywatelką Poznania, tak się dziś po tych 4 latach czuję. Przyjazd do Poznania jako posła to jest mój debiut poselski, ale to także, myślę, to spojrzenie z lotu ptaka na miasto tak wielkie, tak ważne, bogate kulturą, tradycją, przedsiębiorczością, to także pewien benefit dla miasta. Pozwala spojrzeć z lotu ptaka na wyzwania, przed jakimi to miasto stoi. Moim marzeniem było, te 4 lata temu, aby Poznań znowu wtłoczyć na tory najważniejszych inwestycji publicznych, po to, aby stał się rzeczywiście metropolią. Aby te tory, które zostały gdzieś z boku, gdzie by przedził Poznań, Wrocław, Trójmiasto czy Kraków, aby Poznań rzeczywiście na tych torach się znalazł, i to się udało. Udało mi się przekonać Radę Ministrów 4 lata temu. Byłam, jak wiecie, ministrem odpowiedzialnym za gospodarkę. Najpierw jako wiceminister, minister, potem wicepremier, a dziś pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. Te 4 lata temu udało mi się przekonać Radę Ministrów, aby zainwestowała w służbę zdrowia w Poznaniu, i dzięki temu dziś buduje się zintegrowany szpital kliniczny na poznańskim Grunwaldzie. To rzeczywiście największa inwestycja realizowana ze wsparciem budżetu państwa po 1989 roku w Poznaniu, 720 milionów złotych. To takie kwoty, których już się normalnie nie widzi. Ale szpital się buduje, a za chwilę będzie oddany SOR i blok operacyjny. 2 inne ważne inwestycje, z których się szczególnie cieszę, to jedną z nich, mam nadzieję, że część z was zna i odwiedza, to jest Poznański Teatr Muzyczny. Ostatnia premiera deszczowa piosenka, bardzo gorąco polecam. Jak ktoś nie lubi klasyki, to kombinat do piosenek Ciechowskiego też warto zobaczyć. On dziś Pani mieści minister, się... Pani minister, bardzo dziękujemy. Czas minął. Po tych inwestycjach są nowe plany na przyszłość. Prywatnie jestem mamą 3 synów i to doświadczenie, i wykładowcą, który tutaj prowadzi politykę gospodarczą. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy naszym kandydatkom za autoprezentację i tym samym przechodzimy do części, w której kandydatki odpowiedzą na zadane przez prowadzących pytanie. I przypominamy, że pytania zadawane są w odwrotnej kolejności, to znaczy, że tym razem zaczynamy od pani minister Jadwigi Emilewicz. Każda z kandydatek będzie miała 5 minut na odpowiedź. Tak, w sumie. I pytania, które zostaną skierowane do naszych kandydatek, tutaj bardzo bym prosiła o uwagę, dotyczą oceny sytuacji młodych kobiet na rynku pracy, jak przeciwdziałać kryzysowi demograficznemu w Polsce, w jakim kierunku powinny zmierzać zmiany w systemie podatkowym w Polsce oraz przyszłość Polski w Unii Europejskiej. I tym samym jako pierwszą o zabranie głosu prosimy panią minister Jadwigę Emilewicz. Ocena sytuacji młodych kobiet na rynku pracy. Bardzo dziękuję za to pytanie. 2 lata temu zainicjowałam taki projekt Polka XXI wieku i rzeczywiście wtedy zleciłam zrobienie największych badań na kobietach w Polsce. To było 1540 kobiet przebadanych w różnych sprawach. O wartości, którymi się kierujemy w naszym życiu, o jakich dokonujemy wyborów życiowych, osobistych i zawodowych, jak postrzegamy się na miejscu pracy. I warto powiedzieć, że
kondycja Polek dzisiaj na skali porównawczej jest naprawdę niezła. Ja mam taką jedną swoją historyczną percepcję, o której mówię zawsze, że Polska jest kobietą. My jesteśmy zdecydowanie państwem matriarchatu i to jest ugruntowane głęboko od XIX wieku, kiedy mężczyźni ginęli w powstaniach, a kobiety musiały zajmować się domem, gospodarstwami, angażować w czyn niepodległościowy. Jak mówiła jedna z feministek pod koniec XIX wieku polskich, powiedziała, że my nie możemy walczyć o Polki, my musimy walczyć o Polskę. I to rzeczywiście było taka jest cecha charakterystyczna. I potem oczywiście PRL także sprawił, że kobiety na traktorach, kobiety aktywne w pracy zawodowej, my jesteśmy dzisiaj zdecydowanie w innym miejscu, innym niż nasze zachodnioeuropejskie koleżanki. A zatem gdzie jest dzisiaj miejsce kobiety? Na rynku pracy. Na rynku pracy jesteśmy powyżej europejskiej średniej, jeżeli chodzi o zatrudnienie kobiet na stanowiskach menedżerskich. To prawda, że im wyżej w zmierzaniu ku szczytom, czyli w zarządach dużych spółek, jest nas tam zdecydowanie mniej, powinniśmy być. Jeśli patrzymy na samorządy, to też im niższy szczebel samorządu, na przykład sołtysów w Polsce, kobiet jest więcej niż mężczyzn. No ale im prezydentów miast, jak wiecie, już więcej mężczyzn. Więc jeśli popatrzymy na tę średnią, jesteśmy statystycznie powyżej europejskiej średniej. W ciągu ostatnich 10 lat dokonała się również gigantyczna zmiana edukacyjna. W ciągu ostatnich 10 lat my, dziewczyny, po pierwsze jesteśmy lepiej wykształcone niż mężczyźni, przepraszam, panowie. Statystycznie więcej kobiet, powyżej 50% kobiet ma wyższe wykształcenie. Wśród mężczyzn to jest populacja około 30%. To jest powodem również pewnej dysonansu. No my trudno nam znaleźć godnego dla nas partnera, także panowie tutaj musicie naprawdę się mocno starać. I wreszcie trzeci element, luka płacowa, bo ta nas bardzo interesuje. I w tych badaniach, które ja robiłam, one pokazują, że my się gorzej czujemy, niż to wynika z umów o pracę. Ale ta luka płacowa istnieje, to jest piąte miejsce od dołu, czyli w sumie w tej korzystnej grupie w Europie. No i to jest oczywiście problem, który powinien być zaadresowany, bo nie może być tak, że kobiety za tę samą pracę nie są w takiej samej poziomie wynagrodzeń. To jeśli chodzi o kobiety, bardzo krótko. Drugie, skuteczny, sprawny system opodatkowania to taki, który nie zajmuje przedsiębiorcy dużo czasu, czyli tax just happen, taką politykę powinniśmy wdrożyć. My wiemy, że w ciągu tych 8 lat uszczelniliśmy lukę VAT-owską, to jest, ona wynosiła 24%, kiedy w 2015 roku przychodziliśmy do władzy, dzisiaj to jest 4%. Jak wiecie, budżet państwa w ogóle zwiększył się dwukrotnie w horyzoncie tych 8 lat, między innymi z tytułu większej ściągalności podatków, która ma miejsce za sprawą wprowadzenia także systemów elektronicznych, skutecznego monitorowania transakcji paliwami płynnymi. I ta ścieżka, zatem cyfryzacyjna, powinna postępować, ale oczywiście system powinien być prostszy. Ja powiem o jednym rozwiązaniu, którego jestem adwokatem. To jest system kasowy w PIT-cie, a nie w PIT-cie i w CIT-cie, czyli płacę podatek wtedy, kiedy mój kontrahent zapłaci za towar czy usługę, bo to nie będzie generowało zatorów płatniczych, czy też niedoborów na koncie uczciwego przedsiębiorcy. To jest ten element, który częściowo został wprowadzony 3 lata temu, powinien być upowszechniony, a zatem zwiększanie bazy podatkowej, abyśmy tę szarą strefę nadal redukowali, bo to jest wpływ, to jest gwarancja stabilnego państwa. Cyfryzowanie dalsze, uproszczenie systemu. Pamiętajmy, że w ciągu tych ostatnich 4 lat udało się obniżyć podatek VAT na około 500 towarów. No i to jest pewnie taka droga, którą zwłaszcza w czasie kryzysowym powinniśmy nadal podążać. I wreszcie ostatni element to jest to sprawiedliwe i skuteczne opodatkowanie. Powinniśmy podejmować wszelkie działania nadal dla podtrzymywania czy też powstrzymywania szkodliwych procedur w zakresie także globalnym. My dziś wiemy, że ta dyskusja toczy się na poziomie europejskim, opodatkowanie globalnych korporacji cyfrowych zwłaszcza. To jest trudne, bo to jest kij, który ma 2 końce, ale z całą pewnością powinniśmy prowadzić wspólnie w Europie Pani politykę, minister, dziękujemy. Która 5 doprowadzi minut minęło. Do sprawiedliwego opodatkowania koncernów. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.
I tym samym... Przepraszam, ja naprawdę proszę o podanie zasad. Czy my teraz na wszystkie cztery pytania odpowiadamy przez 5 minut? Czy pani zadaje kolejne pytania i musimy gospodarować? Wszystkie pytania, zgodnie tak jak zapowiedziałam przed rozpoczęciem tej części naraz, debaty, tak? Będą zadawane na raz, z tego powodu też zostały odczytane. I zgodnie też również z zaproszeniem na debatę, wiem, że taka informacja również została przekazana, że odpowiedzi będą udzielane od razu w tej części. I tym samym prosiłabym o zabranie głosu panią poseł Katarzynę Kretkowską. Cztery bardzo obszerne pytania, także ja tylko będę sygnalizować odpowiedzi i bardzo chętnie dopowiem w czasie państwa pytań. Ja niektóre ze spraw, które przedstawiła pani minister Emilewicz jako słuszne, są słuszne, tylko że te sprawy były przez klub parlamentarny Lewica w tej kadencji przedstawione w postaci projektów ustaw, które klub PiS odrzucił i kto odrzucił całkowicie bądź trzyma w zamrażarce, więc to wszystko, o czym ja mówię, jest poparte moją pracą polityczną i społeczną przez cały okres mojej pracy politycznej i społecznej, a także poparte przez działania klubu Lewica w Sejmie. Wszystko, o czym mówimy, jest udokumentowane projektami ustaw. Jesteśmy klubem, który złożył najwięcej projektów ustaw w tej kadencji, one wszystkie leżą w zamrażarce. Jak tylko przejmiemy władzę, one będą wprowadzone w życie. Sytuacja młodych kobiet na polskim rynku pracy jest fatalna z uwagi na politykę obecnego rządu, jest pogarszana. Sytuacja młodych kobiet zła wynika z faktu, że jest luka płacowa. Lewica przedstawiła projekt ustawy, ażeby tę lukę płacową zlikwidować, została przez PiS odrzucona. Sytuacja młodych kobiet jest zła, ponieważ brakuje 100 tysięcy żłobków w Polsce. Lewica wybuduje te żłobki, składaliśmy odpowiednie projekty ustaw. Sytuacja młodych kobiet na rynku pracy jest zła, ponieważ i nie tylko młodych kobiet, ponieważ w tak zwanych sfeminizowanych zawodach płace są dramatycznie, tragicznie niskie i są trzymane na tym poziomie, zwłaszcza w budżetówce, przez cały okres rządów PiS. Lewica wprowadzi skokowe podwyższenie płac pracownic uczelni, zwłaszcza na tych niższych szczeblach, asystenci, adiunktki i personel administracyjny. Nie ma czasu, żeby to rozwijać. Dlaczego spada dzietność? Pani minister Emilewicz pozwoliła sobie w ogóle nie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ta dzietność spada, ponieważ PiS wprowadził drakońskie prawo powodujące, że Polki nie czują się bezpiecznie w Polsce i Polki nie czują się bezpiecznie w sytuacji okołoporodowej. Przywrócenie pełni praw reprodukcyjnych, przywrócenie finansowania z publicznego budżetu zabiegów in vitro, przywrócenie normalnej opieki zdrowotnej dla kobiet, dopuszczenie aborcji do 12 tygodnia i prymat zdrowia i życia kobiety w sytuacjach dramatycznych. Taka, żeby już żadna inna Polka nie umierała w polskim szpitalu. System podatkowy, trzecie pytanie, system podatkowy trzeba uprościć. Lewica obniża VAT. Lewica wprowadza dwie proste ustawy, jedną o CIT, jedną o PIT. Lewica wprowadza opodatkowanie wielkich koncernów, nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i koncernów energetycznych. Lewica opodatkowuje wielkie koncerny cyfrowe. Jesteśmy za utrzymaniem obecnych rozwiązań dotyczących PIT-u dla młodych ludzi. Jesteśmy za likwidacją opodatkowania emerytów i rencistów. Polska w Unii Europejskiej, Polska silna w silnej Unii Europejskiej, to nie jest hasło, to jest realne dążenie lewicy. Jesteśmy za tym, żeby wzmocnić naszą pozycję w Unii Europejskiej poprzez przede wszystkim respektowanie wyroków TSUE, poprzez spełnienie kamieni milowych i odzyskanie czy uzyskanie należnego nam KPO. 900 dni minęło już, odkąd nie korzystamy z tych środków. Największy fundusz pomocowy w powojennej Polsce, który by zlikwidował inflację i dał też miejsca pracy nie tylko młodym ludziom. Jesteśmy za tym, żeby wzmacniać Unii Europejskiej pozycję Parlamentu Europejskiego. Jesteśmy za tym, żeby podjąć działania likwidujące
korupcję w gremiach europejskich. Ponieważ jeszcze mam trochę czasu, to jeszcze wrócę do kobiet. Jesteśmy za tym, żeby na uczelniach wspierać w ogóle młode osoby do 35 roku życia, żeby one, i to popieramy oczywiście odpowiednią legislacją, żeby były bardziej reprezentowane w gremiach decyzyjnych. Jesteśmy za tym, żeby wprowadzić kwoty na uczelniach, jeśli chodzi o gremia decyzyjne. Jesteśmy za tym, żeby, ja sama uczestniczyłam w dążeniu do tego, żeby były, jeszcze wracam do tych żłobków, żeby były żłobki, przedszkola, żeby było 100% chorobowego płaconego przez państwo, przez NFZ, a nie tak jak jest dzisiaj, że to Pani chorobowe poseł, nie jest bardzo w pełni refundowane. Dziękuję. Dziękujemy za odpowiedzi. I teraz prosimy o odpowiedź na zadane pytania przez panią Katarzynę Kierzek-Koperską. Jak już powiedziałam, znam problemy młodych ludzi z autopsji. I gdy obserwuję wchodzących was na rynek pracy po ukończeniu studiów, to widzę te dylematy. Po pierwsze, musicie mieć gdzie mieszkać. I to nie mogą być mieszkania z najwyższej półki cenowej, ponieważ was na to nie stać. Zaczynacie pracę w pierwsza praca zazwyczaj to nie jest praca wysoko etatowa, wysokopłatna, w związku z tym potrzebujecie dostępnych, tanich mieszkań i tutaj Koalicja Obywatelska wychodzi z taką propozycją kredytu 2%, które pozwoli wam na uzyskanie 0%, które pozwoli nam na uzyskanie mieszkań praktycznie bezkosztowo. Druga kwestia to jest dzietność. Wiem, że chcecie być matkami, tylko niestety dzisiejsza sytuacja w Polsce jest tak skomplikowana, że boicie się zachodzić w ciążę. Jest niestety kwestia terminacji ciąży kompletnie nierozwiązana, a wręcz zaostrzona przez Trybunał Konstytucyjny. Przypomnę, że pan poseł Wróblewski z Poznania złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, do atrapy Trybunału Konstytucyjnego, bo przecież tak naprawdę Trybunał nie jest dzisiaj instytucją niezależną i nie mamy tak naprawdę możliwości terminacji ciąży, a jesteśmy jedną taką wyspą na mapie europejskiej, która jedynym państwem, które tak naprawdę ma tak restrykcyjne prawo aborcyjne, w związku z tym trzeba to prawo przywrócić do 12 tygodnia ciąży, żeby kobieta miała prawo do bezpiecznej i legalnej aborcji. Następna kwestia to jest luka płacowa, która sięga 20%, proszę państwa. Dlaczego te liczby się tak tutaj, niestety nie są tożsame z tym, co mówi pani minister? Ano dlatego, że instytucje państwowe, takie jak GUS, badają lukę płacową w oparciu o przedsiębiorstwa, które są powyżej 9 osób, czyli o tak naprawdę te większe przedsiębiorstwa. W ogóle nie dotykają tematu mikroprzedsiębiorstw i dlatego my mamy tak niedoszacowaną lukę płacową, a de facto 20% to jest dużo, proszę państwa, dlatego że za tą samą płacę, za tą samą pracę należy się taka sama płaca i do tego będziemy dążyć, do wyrównania. O kwestiach zasiadania na najwyższych stanowiskach władzy i w biznesie i we władzy to już nie wspomnę, bo to jest już dramat. I kwestia dla mnie również zasadnicza, czas szybko ucieka, zmiany klimatu. Może nie istotna z tego punktu widzenia, ale ja wiem, że dla was młodych ludzi kwestie zmian klimatu są bardzo istotne, no bo tak naprawdę to, co się dzieje z klimatem, to my wszyscy widzimy, po tegorocznym lecie szczególnie to bardzo mocno odczuliśmy, dotkliwe to było, to te zmiany klimatu będą następować i one was głównie dotkną, wasze pokolenie. Chcecie żyć w środowisku, które będzie czyste i będzie sprzyjało takiemu spokojnemu życiu, dlatego my musimy dzisiaj bardzo mocno walczyć ze zmianami klimatu poprzez chociażby rozwiązania w transformacji energetycznej. Kwestia prawa podatkowego i systemu podatkowego, ja tu mogła godzinami mówić, więc tylko powiem w dwóch słowach. Przede wszystkim przywrócić składkę zdrowotną, którą niestety zniósł odliczenie tej składki od podatku Polski Ład. Polski Ład w ogóle zrobił bardzo dużo krzywdy podatnikom, a zwłaszcza przedsiębiorcom,
przedsiębiorcom, ja mocno zawsze będę stała za przedsiębiorcami, bo ja wiem, że to jest grupa, która nigdy nie była oczkiem uwagi władzy, a teraz tyle przedsiębiorstw, ile się zamknęło po pandemii, po Polskim Ładzie, to jest po prostu dramat. Więc też będziemy chcieli wprowadzić kasowy PIT, dlatego że nie może być tak, że podatnik ponosi konsekwencje tego, że mu po prostu nieuczciwy kontrahent nie zapłacił. To państwo poprzez swoje mechanizmy kontrolne powinno ścigać nieuczciwych przestępców podatkowych, trzeba to powiedzieć wprost, a nie uczciwych podatników. Jeśli chodzi o Unię Europejską, nie wyobrażam sobie, żeby nie było nas w Unii Europejskiej. Ja jestem z tego pokolenia, które dobrze pamięta wejście do tej Unii Europejskiej i to jest nasze dziedzictwo, to jest nasza duma, to jest nasza suwerenność dzisiaj i bardzo boli mnie to, że PiS niestety konfliktuje się ze wszystkimi krajami Unii Europejskiej, a w sytuacji, kiedy stoimy przed wybuchem konfliktu zbrojnego, który się rozleje na cały świat, dzisiaj sojusze dla nas są niezwykle istotne. Sojusze z Unią Europejską, z NATO, ze Stanami Zjednoczonymi. Dziękujemy bardzo. I o przejęcie głosu prosimy panią przewodniczącą Ewę Szedler. Proszę państwa, bardzo mnie to cieszy, że z moją przedmówczynią mamy aż tyle wspólnego. Poruszyła dla nas bardzo ważny temat, a mianowicie klimat. I może zacznę od tego, ponieważ sama nazwa nasza Polska 2050 bierze swoją nazwę od czasu, kiedy życzylibyśmy sobie, aby Polska była krajem neutralnym klimatycznie. Przepraszam bardzo, że poruszam klimat, ale to jest kwestia bezpieczeństwa, którą na pewno wy jako młodzi ludzie, młode kobiety traktujecie poważnie. I bezpieczeństwo klimatyczne jest jednym z tych bezpieczeństw, które ma de facto wpływ na sytuację nowego pokolenia młodych ludzi. Ja przepraszam, że jestem tu jako przedstawicielka Polski 2050, a nie przyszła tutaj żadna moja młodsza koleżanka. Chciałabym z tego miejsca przeprosić, ponieważ wytypowałam specjalnie na to spotkanie osobę młodszą, tak żeby do młodych ludzi mówiła zdecydowanie młodsza polityczka. Niestety rozchorowała się, więc chciałabym za nią i w imieniu nas wszystkich tutaj przemówić i powiedzieć to, czego dotyczą pytania. Sytuacja bezpieczeństwa przekłada się również na bezpieczeństwo ekonomiczne. O luce płacowej również była tutaj przed chwilą mowa. To jest niedopuszczalne, żebyśmy żyli w XXI wieku i żeby kobiety, które często gęsto dużo więcej pracują niż panowie, zarabiały de facto mniej. Bo jakby nie było, to my rodzimy najczęściej, to my zostajemy w domu, to my mamy później jeszcze trudniej, żeby karierę swoją na powrót rozpocząć. No i jeszcze w nagrodę dostawać mniejszą pensję, to naprawdę jest niegodne. W związku z powyższym, my jako Polska 2050 bardzo chcemy, żeby już tej luki płacowej jako takiej po prostu nie było, bo nam to się wszystkim Polkom należy. Ale chcemy również, żeby nie był to tylko przepis, który jest zapisany, ale nie jest żyty. W związku z powyższym, tak samo jak poprzedniczka, twierdzę, że prawdziwa luka płacowa nie jest nam jeszcze znana. My chcielibyśmy postulować również, aby nie tylko na wolnym rynku, ale również na przykład w spółkach Skarbu Państwa było więcej, w zarządach spółek Skarbu Państwa było również więcej kobiet. Uważam, że tutaj oczekiwanie parytetu jest oczekiwaniem wcale nie nad nasze kompetencje, ponieważ kobiety często gęsto mają tych kompetencji po prostu równie tyle samo co mężczyźni. Jeśli chodzi o inne kwestie dotyczące sytuacji młodych kobiet, to muszę się również podpisać pod tym, co poprzedniczka wspominała, mianowicie zatroszczenie się o mieszkanie. Proszę państwa, mieszkanie również was. My w swoim programie mówimy o tym, że chcielibyśmy wybudować nowe akademiki dla studentów i byłaby to formuła i metoda
tak aby odciążyć i spowodować to bezpieczeństwo ekonomiczne również dla kobiet, dla rodzin, dla matek, dla studentek. Postulujemy, aby akademiki były tańsze. Naszym hasłem jest akademik za złotówkę. Chciałabym to bardzo wprowadzić osobiście i zadbać o taką wizję, żeby na powrót były budowane akademiki. Te spowodowałyby natomiast uwolnienie większej ilości mieszkań na wolnym rynku. Jeśli będzie więcej mieszkań na wolnym rynku, to one oczywiście będą po prostu tańsze, będą bardziej dostępne do młodych rodzin, młodych kobiet. Proszę Państwa, sytuacja młodych kobiet, ale i starszych kobiet to jest też sytuacja zdrowotna. Chcielibyśmy, aby w każdym powiecie naprawdę był dostęp do ginekologa. I uważamy, że nie może być tak, aby dopiero po 18 roku życia kobieta mogła pójść sama do lekarza. Uważamy, że takie prawo należy się kobietom już od 15 roku życia. Dlatego, że wiecie, drogie panie, drodzy panowie, że czasami są to rozmowy intymne. Kwestia zdrowia jest w ogóle intymna. I dzisiaj stoimy na stanowisku, że 15 lat to naprawdę mamy już społeczeństwo i młode osoby tak dojrzałe, że potrafią o sobie decydować. Teraz tak szybciutko, bo się tak strasznie rozgadałam. Proszę Państwa, myślę, że to się wszystko przełoży potem na lepszą demografię, jeśli zadbamy o struktury i o bezpieczeństwo państwa. Podatki. Jesteśmy za ułatwieniem, uproszczeniem tego, żeby znowu ludzie chcieli i mogli biznes otwierać. Natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską, to zdecydowanie Pani Przewodnicząca, dziękujemy już bardzo. I dziękuję za ten etap wypowiedzi. Należą się gromkie brawa. Teraz przechodzimy do kolejnej fazy pytań wzajemnych. Zaczniemy od Pani Przewodniczącej Ewy Szedler i jeszcze tylko przypomnę zasady. Będzie minuta na zadanie pytania konkretnej kandydatce, 2 minuty na odpowiedź. I bardzo też prosimy, żeby pytania do konkretnej z kandydatek się nie powtarzały, aby usprawnić debatę. Czy wolno mi postawić pytanie otwarte? To znaczy, tak. Może się wytłumaczę od razu, ja mam taką już troszeczkę taką tradycję w moim krótkim debatowaniu, że zazwyczaj zadają pytanie przedstawicielowi Konfederacji. Na dzień dzisiejszy go nie ma. No więc może byśmy sobie wszystkie panie odpowiedziały na pytanie, dlaczego nie ma tutaj kobiet z Konfederacji. Były zaproszone. No to poproszę może moje koleżanki, żeby każda z nich króciutko odpowiedziała, dlaczego nie ma kobiet z Konfederacji. Czy ich naprawdę nie ma? Gdzie widzą przyczynę? Dobrze, to krótko. No, powiem szczerze, że ja zawsze się bardzo denerwuję, jak mam zabierać głos w tej sprawie, ponieważ po pierwsze dziwię się dziewczynom, które w ogóle chcą współpracować z tą partią, bo no nie może być sytuacji, w której mężczyźni jawnie wypowiadają słowa skandaliczne względem kobiet, a takie słowa pojawiają się no, niedawno, jak 2 dni temu, Janusz Korwin-Mikke, który chyba nie zaprzeczycie, że jest twarzą tej koalicji, wypowiada się w sposób skandaliczny o pedofilii w kontekście 13-letniej dziewczynki. Że w tym wieku już dziewczynka to już nie jest pedofilia. No przepraszam, ale to mnie bardzo boli jako matkę. Konfederacja też wypowiada wiele innych bardzo, bardzo trudnych stwierdzeń, które dla mnie cofają Polskę do średniowiecza. Na przykład niedawne rozmowy na spotkaniu Fundacji Patriarchat, gdzie panowie debatują o tym, że kobieta jest elementem dobrostanu mężczyzny i powinna być traktowana jak inwentarz, a nie jak partner. No to wiecie, nie chcę tutaj przedłużać, bo przecież chyba wszyscy rozumiemy osoby, które jakby popierają też ten sposób narracji, że to jest niedopuszczalne. No jeżeli oni tak debatują o kobietach i mówią, robią to w sposób jawny, no to drogie panie, drodzy państwo, nie dziwmy się, że na listach kobiet Konfederacji, na listach Konfederacji kobiet nie ma. W Poznaniu pierwszą kobietą na liście Konfederacji jest kobieta na 10. miejscu, co pokazuje też no, ich stosunek do tego, jak powinni je szanować. No i chyba z tego powodu po prostu kobiet nie ma, że one tylko zapełniają parytet 30%, które są wymagalne prawem, a nie są prawdziwie brane pod uwagę do reprezentacji.
i prosimy, żeby zadać pytanie konkretnej osobie i 2 minuty na odpowiedź. Oczywiście można się krótko odnieść do tego pytania. Czyli ja nie mam odpowiadać na to pytanie o Będzie mogła się pani poseł krótko odnieść. Teraz proszę o zabranie, o zadanie pytania panią Katarzynę Kierzek-Koperską. Ale zaraz, to było pytanie do wszystkich. Wszyscy mają odpowiadać. Przepraszam, wszyscy mają odpowiadać. Tak. Dobrze, to ja może, bo pytanie było takie, dlaczego tutaj nie ma kobiet z Konfederacji, bo bały się przyjść, bo stchórzyły, bo wiedziałby, że przegrają tą debatę. Natomiast pytanie zasadnicze jest takie, co zrobić, żeby 16 października okazało się, że mandat w 39 okręgu nie został wygrany przez Konfederację. I tutaj chciałam się zwrócić do wszystkich pań, zwłaszcza do młodych kobiet. Są bardzo niepokojące w tej chwili statystyki pokazujące, że większość młodych kobiet w Polsce nie zamierza iść głosować. Chciałam w związku z tym zaapelować do was. Zakładam, że wszystkie, które tu przyszłyście, interesujecie się polityką, studiujecie ją, pójdziecie głosować, ale zróbcie wszystko jeszcze przez tych ostatnich parę dni, żeby wasze koleżanki, znajome, nieznajome, poszły głosować. 108 lat temu kobiety, dzielne, waleczne kobiety w tym kraju wywalczyły prawo głosu dla innych kobiet. 80% kobiet, które poszły pierwszy raz głosować w Polsce, nie potrafiło pisać, ponieważ wcześniej mężczyźni w tym kraju uważali, że kobiecie niekoniecznie potrzebne jest wykształcenie. Stawiały krzyżyk na karcie do głosowania i w ten sposób zagłosowały na pierwszych 8 polskich posłanek. Ja pamiętam czasy Polski, kiedy nie mieliśmy demokracji, nie mieliśmy po wojnie ani demokracji, ani wolnych wyborów. Dla mojego pokolenia cudem było to, że odzyskaliśmy wolność, odzyskaliśmy demokrację, odzyskaliśmy możliwość wybierania naszych przedstawicieli do Sejmu, do Senatu. I nie rezygnujmy z tego prawa. Konfederacja głosi obrzydliwe, neofaszystowskie hasła, nęci ludzi pozornie atrakcyjnymi postulatami gospodarczymi, słusznie krytykując to, co się dzieje dzisiaj w gospodarce i jak PiS traktuje lokalnych przedsiębiorców i nielokalnych, nęci tym, ale tak naprawdę ich polityka jest tym, o czym mówiła przed chwilą pani Kierzek-Koperska. Znacie te postulaty i oni w nie wierzą. I bardzo niepokojące jest to, że tylu młodych mężczyzn chce głosować na Konfederację. Koledzy, zróbcie coś z tym. I proszę o zabranie głosu panią minister Emilewicz. Dobrze, to rozumiem, że w trybie statement, stand-upów teraz. No, ja nie lubię wypowiadać się na tematy, które mnie nie dotyczą. Nie wiem, dlaczego nie ma kandydatki Konfederacji tutaj, ale myślę, że powinniśmy przede wszystkim szanować wolność i jak wiemy doskonale, w kampanii wyborczej dużo się dzieje. Ja dzisiaj się spóźniłam tutaj do państwa ze śniadania prasowego, więc no, nie wzięła udziału. Dzisiaj Mentzen, jeśli z tego co pan Mentzen, jeśli wiem, przyjeżdża do Poznania, więc rozumiem, że Konfederacja się zbroi i przygotowuje do debaty. Ja bym nie, z takim apelem, bo słuchając pani poseł przed chwilą, powiedziałabym, jesteśmy na finiszu kampanii. Ta kampania ma różne zwroty. Ona się toczy, no, ja swoje pierwsze wybory, w których brałam udział, to były wybory, w których konkurentami, były wybory prezydenckie, konkurentami byli, byłam wtedy na pierwszym roku studiów, konkurował Lech Wałęsa z Aleksandrem Kwaśniewskim. Wtedy na 120 studentów Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego dwóch się przyznało do tego, że głosowało na Aleksandra Kwaśniewskiego, po fakcie. Taki był wtedy klimat. Wtedy to była też bardzo ostra kampania, zresztą wszystkie one były intensywne. Natomiast poziom, jakby temperatura politycznego sporu, który dzisiaj osiągnęliśmy, jest bardzo niebezpieczna i my się czasami, my mówię i my politycy, ale też i wy wyborcy dehumanizujemy i to jest, my możemy, powinniśmy móc mieć inne zdanie, mieć prawo posiadać to inne zdanie. I ja was chciałam poprosić o inną rzecz. Kiedy wchodziłam tutaj do tego budynku, do którego wchodzę od 3 lat regularnie raz w tygodniu prowadząc z wami zajęcia z polityki gospodarczej, przejeżdżał na rowerze jeden student, który krzyknął bardzo popularny związek frazeologiczny związany z moim ugrupowaniem, a czasami skracany do 8 gwiazdek na koszulce. I chciałabym powiedzieć jedną rzecz. Ja jestem politykiem, który wchodzi w polityczny ring i nie boi się politycznych zwarć i sporów. I jestem poddana grillowaniu regularnemu i nie przejmuję się, ponieważ mam swoje zdanie na wiele spraw i potrafię je go bronić. Ale chciałabym, żeby miejsca, świątynie edukacji, kuźnia kadr przyszłych elit polskiego państwa była wolna od tego typu dyskursu i wymiany zdań. I o to was proszę i z takim apelem się do was zwracam.
Jeszcze gwoli sprostowania. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa wystosował zaproszenie do Konfederacji, jednak szef sztabu wyborczego Konfederacji stwierdził, że żadna z kandydatek nie miała czasu, żeby nas tutaj dzisiaj odwiedzić. Teraz przechodzimy do pani Katarzyny Kierzek-Koperskiej. Proszę o pytanie do konkretnej osoby, na które jest minuta i dwuminutowa odpowiedź. Dobrze. Ja mam pytanie do pani minister Emilewicz. Mówiła pani o tym, że odzyskaliście państwo pieniądze z VAT-u. Niestety nie zobaczyliśmy tych mafii VAT-owskich, o których państwo mówiliście, a prosiliśmy o wskazanie, skąd te pieniądze zostały zabrane, bo w moim przekonaniu jako doradcy podatkowego one zostały po prostu ściągnięte od podatników, od przedsiębiorców, którzy mieli zwroty tych podatków, ale to jest moje osobiste zdanie. Mówiła też pani minister o obniżaniu podatków dla podatników. No niestety ostatnie obniżenie z 18 na 12%, ale zabranie możliwości odliczenia składki zdrowotnej powoduje, że tak naprawdę to obciążenie wzrosło, a nie zmalało. W związku z tym mam pytanie do pani minister i bardzo proszę o precyzyjną odpowiedź. Czy pani wie, ile podatków przez 8 lat dodatkowo wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość? I prosimy o dwuminutową odpowiedź. No to uporządkujmy, ja lubię evidence-based policy, czyli politykę opartą na danych. Stawki podatkowe, 2000 PIT, 2015, 18% 32% składka. I pani dyrektor, pani prezes, przepraszam, czy pamięta pani, jakiej wysokości była kwota wolna od podatku? A kwota wolna dotyczy bardzo was wszystkich, dlatego że prawdopodobnie, kiedy wejdziecie na rynek pracy, to będziecie potencjalnie beneficjentami. Czy wiecie, ile wynosiła kwota wolna od podatku w 2015 roku? 3000 zł. Ilu beneficjentów na tej sali siedziało takiego zwolnienia? Podejrzewam zero. Nawet dzisiaj, jeżeli podejmujecie pracę i jesteście zatrudnieni na umowę o pracę, to nie moglibyście z tego skorzystać. Dzisiaj ta kwota wynosi 30 tysięcy złotych. CIT. 2015 rok 19%, od 2017 15%, od 2019 9%. Skąd się wzięły większe wpływy? Ja pamiętam, ponieważ ja byłam osobiście wprowadzającym kwotę 9% CIT-u i pamiętam moją długą dyskusję z premierem Morawieckim. Mówi, zabierze nam to bardzo dużą część wpływu. My w ogóle CIT-owców mieliśmy w Polsce. CIT-owcy, najogólniej rzecz ujmując, to są ci duzi podatnicy. Mieliśmy tę bazę podatkową stosunkowo nieliczną. Dzisiaj mamy zwiększone wpływy z tytułu CIT-u. I dlaczego? Dlatego, że zwiększyła się baza podatkowa, ponieważ obniżyliśmy podatek CIT, czyli wiele spółek jednoosobowych działalności gospodarczych przekształciło się w spółki jawne, spółki akcyjne i korzysta z tego obniżonego dziś CIT-u. W VAT-ie mieliśmy stawki w 2010, 22, 7, 3 i zerowa stawka, przepraszam, bo VAT oczywiście to jak wiecie, tabela VAT-owska to jest potężny Excel. Niestety bardzo skomplikowany, każda ta matryca podatkowa VAT-u, ona wymaga bardzo głębokiego namysłu. Rzeczywiście są tam, myśmy i tak uprościli, bo jak nie wiem, czy wiecie, że jeszcze w 2017 mieliśmy inny VAT na ketchup, a inny na sos pomidorowy. Pani minister, dzisiaj jest dziękujemy. Ujednolicone. Ale ja tylko dopowiem, bo pani minister jednak nie odpowiedziała, 40 nowych podatków. Teraz mamy zwiększoną bazę podatkową, dziękujemy. Zwiększone wpływy i rzeczywiście nie mamy mafii VAT-owskich na paliwach płynnych. Pani minister, dziękujemy i teraz pytanie zadaje pani poseł Katarzyna Kretkowska. Dobrze, ja mam pytanie do pani minister Emilewicz, ale dam jej odpocząć, więc zadam pytanie pani Ewie Szedler. Pani Ewa Szedler prezentuje się jako kandydatka trzeciej drogi, jako osoba, która jest świeża w polityce, nowa. Natomiast głosowanie na trzecią drogę wiąże się z głosowaniem na osobę, która się znajduje na drugim miejscu na waszej liście. Zawiesiła cały okręg swoimi plakatami, banerami, billboardami, mega billboardami. Jest to pan Jacek Tomczak, który już był w Prawie i Sprawiedliwości posłem, potem był w PO posłem, został wyrzucony z Platformy Obywatelskiej za całkowicie antykobiece głosowania. W Sejmie, potem trafił do PSL-u i głosowanie na trzecią drogę w Poznaniu wiąże się z niebezpieczeństwem, że taka osoba znajdzie się w przyszłym Sejmie, a w przyszły Sejm to, czy opozycja przejmie władzę, czy nie, będzie wisiało na
tym, czy PiS znajdzie koalicjantów w postaci czy to Konfederacji, czy ewentualnie prawicowo nastawionych osób w innych ugrupowaniach, które zechcą z nimi wejść w koalicję. To jest niebezpieczeństwo. Co pani na to? Dziękuję pięknie za to pytanie. Co ja na to? Zachęcam do oddania głosu po prostu na mnie, na numer jeden w Poznaniu. Proszę Państwa, my z PSL-em dogadaliśmy się w bardzo jasny i klarowny sposób i mam nadzieję, że po 15 października w taki sam sposób będziemy stanowili rząd i jasno i klarownie będziemy sobie o różnych rzeczach mówili i różne rzeczy publicznie, a nie tajnie dogadywali. Otóż koalicja nasza, czyli Polski 2050 z PSL-em powstała tylko z jednego powodu. Nam nie podoba się niszczenie demokracji, które niestety, ale partia rządząca nam od 8 lat proponuje i dewastuje nam nasz kraj. W związku z powyższym dogadaliśmy się po to, żeby po prostu wspólnie, razem osiągnąć ten cel. Nasza umowa jest jawna, proszę Państwa. My jesteśmy różnymi partiami, jesteśmy różnorodni. Oczywiście od PSL-u nikt nie będzie wymagał, żeby zmienili swoje nastawienie na przykład do żywienia. U nas jest dużo wegetarian, u nich zapewne nie. I to są różnice. Różnimy się, tak samo jak różnimy się tutaj na opozycji. Natomiast koalicja nasza jasno i klarownie przedstawiła te punkty, do których się zdecydowanie zgadzamy. I tutaj, ponieważ pani Katarzyna dotknęła kwestii, załóżmy, aborcji, o której jest mowa i to jest na pewno palący nas temat, aczkolwiek ja osobiście uważam, że wszystkie tematy światopoglądowe są bardziej konfliktogenne niż wnoszą coś de facto do rozwoju społecznego, ale to jest może moje osobiste zdanie. Dogadaliśmy się w tej kwestii z PSL-em. Jeśli chodzi właśnie o tę światopoglądową sprawę, chcemy wrócić do kompromisu i przeprowadzić uczciwe referendum. Dziękujemy. I teraz o zadanie pytania prosimy panią minister Emilewicz. To ja mam pytanie do pani prezydent Kierzak-Koperskiej. To będzie pytanie złożone, mam minutę, 2 minuty na zadanie, więc może być złożone. Chciałabym zaprezentować pewien cytat i zapytam, czy wie pani, kto powiedział te słowa? Albo czy się pani domyśla? Obok spraw gospodarczych najistotniejsza jest kwestia kierunku prowadzenia polityki zagranicznej. Te kierunki moim zdaniem powinny być dwa. Ścisły sojusz z Rosją i współorganizowanie europejskiej koalicji państw zmierzającej do przeciwstawienia się dominacji niemieckiej. Czy wie pani prezydent, kto to powiedział? Proszę mnie oświecić. Powiedział to kandydat Koalicji Obywatelskiej z ostatniego miejsca w województwie świętokrzyskim, Roman Giertych. Ja mam zatem pytanie następujące. Ponieważ usłyszeliśmy stanowisko pani prezydent w zakresie, w pierwszym secie naszych odpowiedzi na pytania, w zakresie tego, jak powinna wyglądać polityka europejska, jak jeżeli Koalicja Obywatelska będzie tworzyć, będzie tworzyć w przyszłości rząd, no to pani prezydent powiedziała, jak ona powinna wyglądać. Minuta jeszcze, przepraszam. Tu widzę czas. Minuta była na zadanie pytania. Więc kto będzie kształtował politykę europejską? Czy pani prezydent, czy pan Roman Giertych będzie za nią odpowiadał i jak ona w istocie będzie wyglądać? Pani minister, dziękujemy. Zacznijmy od tego, że dzisiaj walczymy jako obóz opozycyjny o odzyskanie Polski. Muszę to powiedzieć, tak nazwać, o to, żebyśmy mogli przywrócić praworządność i przywrócić dobre stosunki międzynarodowe z różnymi krajami. Z Rosją też. Mówię przede wszystkim o Unii Europejskiej i być może taka wypowiedź się pojawiła, ja nie wiem, a nie pojawiła się wtedy, kiedy Roman Giertych był w koalicji z państwem, bo Roman Giertych też zasiadał z państwem w rządzie, jak dobrze pani pamięta. To jest już długi czas, kiedy nie jest w tym rządzie i to jest zdanie z czasu, kiedy bardzo istotnie wspiera Koalicję Obywatelską. Natomiast co mogę powiedzieć? Jesteśmy dzisiaj obozem opozycyjnym. Tak jak tutaj jesteśmy we trzy, to walczymy o to, żeby przejąć władzę w Polsce, ale nie dla samej władzy, tylko żeby odzyskać to dobre imię Polski. Dzisiaj pani mi zadaje pytanie jako kandydatce, która jeszcze nie jest w parlamencie, kto będzie odpowiadał za politykę zagraniczną. To pani odpowiadam, będą odpowiadały trzy
partie, które wejdą do koalicji rządzącej. Dlatego pani pyta o jedną osobę, która znajduje się na naszych listach. Dlaczego się znajduje? Dlatego, że Donald Tusk uznał, że wszyscy, którzy dzisiaj chcą lepszej Polski, którzy dzisiaj chcą lepszej sytuacji Polski na arenie międzynarodowej, powinni móc prawo mieć startować i wypowiedzieć swoje zdanie na ten temat i poddać się tak naprawdę dzisiaj wyborowi wyborców. Natomiast pyta pani o Rosję. Nie ma dzisiaj bardziej prorosyjskiej polityki niż ta, którą prowadzi rząd Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ wchodzenie w konflikty z różnymi naszymi sojusznikami to jest działanie na rzecz Rosji. Dziękujemy bardzo naszym gościniom za zarówno zadanie sobie pytań, jak i odpowiedzi na te pytania. Tak, jeszcze będzie druga runda, ze spokojem, ja do tego wszystkiego przechodzę i tak jak właśnie zapowiedziałam. Druga runda. Ale wydaje mi się, że pani Kierza Koperska nie zadała nikomu pytania, takie mam... A przepraszam. To ja chętnie kolejne przyjmę. Przechodzimy zatem do drugiej rundy z fazy pytań wzajemnych. Organizacyjnie ponownie powtórzę zasady. 1 minuta na zadanie pytania do swojej kontrkandydatki, 2 minuty na odpowiedź tej wybranej przez siebie konkretnie kandydatki. I zaczniemy ponownie od drugiej części sali. O zabranie głosu prosimy zatem panią minister Jadwigę Emilewicz. Tym razem mam pytanie do kandydatki trzeciej drogi. W wstępie sporo poświęciła pani uwagi kwestiom związanym z bezpieczeństwem energetycznym. No, przypomnijmy, że w ciągu tych 8 lat wiele rzeczy wydarzyło się na rynku energetycznym i polityka Fit for 55 dzisiaj w Europie podlega poważnej rewizji. Prawda? Niemcy otwierają, niemiecka firma Uniper otwiera kopalnie węgla brunatnego, uruchamiane są ponownie z bloki węglowe. Wiemy już, że będzie kłopot z przyjęciem polityki założonej wcześniej, kiedy gaz ma być paliwem tranzycyjnym, ponieważ tego gazu tak dużo z kierunku rosyjskiego, z kierunku Nord Stream 2 nie będzie. Przypomnijmy, Nord Stream 2, projekt, który zbankrutował nie za sprawą większości politycznej, tylko po wybuchu wojny na Ukrainie. Moje pytanie jest, pani podtrzymuje neutralność klimatyczną 2050. Jaki jest stosunek trzeciej drogi do energetyki atomowej? Energetyka atomowa, jak wiemy, zgodnie z metodologią europejską, nie mieści się Dziękujemy. W źródłach odnawialnych. A zatem czy trzecia droga, współtworząc rząd, będzie kontynuować te projekty, czy ma na ten temat inne zdanie? A pytanie jest dość krótkie, bo dotyczy tylko energetyki jądrowej. To znaczy, my stoimy na stanowisku, że rozproszone źródła energii są najbardziej bezpieczne. W związku z powyższym jesteśmy za, mamy w naszym programie takie hasło Twój dom, Twoją elektrownią. Uważamy, że polskie słońce, polski wiatr to są te źródła, na których trzeba budować. I tutaj PSL pokazał nam również całą przestrzeń biogazowni, która również została przez nas włączona do naszego programu energetycznego. I uważamy, że to są drogi na przyszłość. I my musimy dzisiaj też zadawać sobie pytania, jak ma nasza przyszłość wyglądać. Uważam bowiem, że powrót do węgla, w momencie kiedy w Polsce węgla nie ma. Widzieliśmy, ile trzeba państwa rząd musiał sprowadzić węgla, żeby po prostu nasza energetyka nie padła. W związku z powyższym jest to na pewno wyzwanie, ale na to wyzwanie mamy pieniądze. Cały czas czekamy na pieniądze z KPO i przede wszystkim one miały być poświęcone zielonej transformacji. My nie możemy stać na stanowisku, że tak jest, jak jest i jest okej. My musimy być otwarci na wyzwania kolejnych pokoleń. Niestety węgla nie ma wystarczająco, tak jak pan Duda zapewniał. Co z atomem? Niestety z atomem i stoimy na stanowisku, że rozproszone źródła elektrowni atomowych byłyby fazą przejściową, kiedy zbudujemy wystarczająco dobrze linie, bo niestety problem dzisiaj energetyki... A jak rozwiążemy problem, kiedy wiatr nie wieje, słońce nie świeci? Biogazownie, proszę pani, zapraszam bardzo serdecznie. Czyli tutaj w powiecie poznańskim... Czyli atom nie będzie kontynuowany. Ten, który jest przez was zaproponowany, należałoby po prostu usiąść, zobaczyć, jak są te umowy podpisane, to wtedy
Ja uważam, że nie należy marnotrawić tego, co zostało, tego, co zostało już zainwestowane. To jest moje osobiste zdanie. Ale to pani rząd proponuje elektrownię atomową, która ma być za 16 czy 20 lat dopiero wybudowana. Czyli bez atomu. Zachęcam bardzo serdecznie do odwiedzenia biogazowni pod Poznaniem Cerekwica. No to powinna pani wiedzieć, że coś innego jak atom też istnieje. Dlaczego pani tego nie wprowadziła zmieniłam, w rządzie? Zmieniłam regulacje i bardzo sama otwieram rozrodnicę biogazownię. Dziękuję. Tym samym proszę o przejęcie głosu i zadanie pytania tutaj przez panią poseł Katarzynę Kretkowską i bardzo bym prosiła, żeby nie przerywać sobie wzajemnie wypowiedzi, żeby pilnować czasu. Ja zawsze pilnuję czasu dzisiaj. Pani Ewa Szedler nie odpowiedziała mi na pytanie, kiedy pytałam, co zrobić z faktem Jacka Tomczaka na liście, który może pójść do PiS-u i przeciwdziałać utworzeniu opozycyjnego rządu. Podobne wątpliwości budzi kandydatura pani Jadwigi Emilewicz w kontekście doktora Wróblewskiego, ale moje pytanie jest inne. Pani minister Jadwiga Emilewicz jest ewidentnie osobą sympatyczną, konkretną i bardzo pracowitą. Dlaczego, kiedy w połowie tej kadencji był czas, pani była jeszcze wtedy u Jarosława Gowina, żeby przejść do opozycji i utworzyć, nawet techniczny, ale rząd opozycyjny, doprowadzić do kresu fatalnych rządów katastroficznych dla Polski, Prawa i Sprawiedliwości, nie zrobiła pani tego, tylko poszła pani do PiS-u. Dlaczego pani jest w PiS-ie i firmuje te rządy? To jest moje pytanie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję też za ten komplement. Ja mogę go tylko odwzajemnić, bo tutaj z panią posłanką Kretkowską różne rzeczy nas dzielą, wiele, ideowo pewnie bardzo dużo, ale z całą pewnością nie można odmówić pracowitości i zaangażowania w sprawy lokalne. Także bardzo dziękuję też za te słowa. Ale faktograficznie najpierw odpowiedzmy na to pytanie. Ja jestem bezpartyjnym posłem w Klubie Prawa i Sprawiedliwości. I odpowiadając na to pytanie, dlaczego? No właśnie dlatego jestem tu, gdzie jestem, że nie zgadzałam się z Jarosławem Gowinem, jeżeli chodzi o ocenę jakości naszych rządów oraz polityki, w tym przede wszystkim polityki gospodarczej. Dlatego ja dziś jestem tutaj, a porozumienia, nad czym ubolewam, nie ma formacji, którą tworzyłam i w którą bardzo, bardzo mocno wierzyłam, której dzisiaj właściwie na scenie politycznej nie ma i uważam osobiście, że w tym wielobarwnym prawicowym namiocie, używając metafory reganowskiej, takiego porozumienia dziś brakuje. Natomiast moje poglądy i oceny w zakresie polityki gospodarczej tego rządu się nie zmieniły. Ja je jeszcze raz, przepraszam, tutaj przypomnę, bo może nam się estetycznie coś nie podobać. Możemy się nie zgadzać światopoglądowo w zakresie aborcji czy eutanazji, natomiast fakty mówią same za siebie. Wzrost wpływów do budżetu państwa, poszerzenie bazy podatkowej, zwiększenie inwestycji zagranicznych w Polsce, zwiększenie poziomu eksportu, ponad 320 miliardów euro wartość polskiego eksportu w ubiegłym roku, to jest zbliżamy się do 20 najwięcej eksportujących krajów na całym świecie. To jest efekt prowadzonej przez nas przez minione 8 lat polityki. Polityki roztropnej i odpowiedzialnej, polityki obniżania podatków, zdejmowania obciążeń podatkowych dla najmniejszych podmiotów. I tu zgodzę się z panią Kierzak-Koperską, że rzeczywiście obowiązek statystyczny, który mówi raportującym od 10, czyli od małych firm, o mikro nieuwzględniających, pozbawia nas pewnej wiedzy w zakresie pejzażu gospodarczego polskiego. Niemniej jednak dane są jasne. Jesteśmy w Wielkopolsce. Ja zrobiłam sobie analizę ubiegłego roku. Wielkopolskie firmy w ubiegłym roku notują największe wpływy w historii ostatnich 30 lat. Także przychody tych firm oraz wzrost dochodów się zwiększył. Pani minister, bardzo prosimy o odłożenie mikrofonu. Dlatego jestem tu, gdzie jestem i dlatego mam zamiar dalej realizować program Obozu Zjednoczonej Prawicy. Dziękujemy bardzo. Teraz przyszła pora, aby pytanie wybrane przez siebie kontrkandydatce zadała pani Katarzyna Kierzek-Koperska. Ja przepraszam panią minister, ale zadam drugie pytanie, bo sama pani poprosiła, powiedziała, że może być drugie. Chciałam zadać pytanie dotyczące tego niestety bardzo szkodliwego wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłęckiej, ale myślę, że to pytanie może i paść z sali, więc postanowiłam zadać pani inne pytanie. W jednym z pytań referendalnych pytacie państwo o wyprzedaż majątku państwowego, więc chciałabym, żeby pani się odniosła do kwestii sprzedaży naszej perełki w Koronie, czyli rafinerii gdańskiej Saudi Aramco oraz stacji Lotos węgierskiemu MOL-owi. Jak wiemy, to są państwa, które sprzyjają Rosji.
Bardzo dziękuję na to pytanie, natomiast obawiam się, bo to wymaga nie dwóch minut. Ja nie wiem, czy spróbuję się w tym czasie zmieścić, ale gdzie dziś jesteśmy po tej transakcji, a ponieważ ja prowadziłam pewne uzgodnienia z Komisją Europejską, bo jak Państwo wiedzą, ta fuzja musiała uzyskać zgodę Komisji Europejskiej. Dzisiaj duże koncerny, duże podmioty gospodarcze, jeśli się łączą w ramach jednego obszaru, wymaga to notyfikacji przez Komisję Europejską w zakresie tego, czy nie zostanie naruszony poziom konkurencyjności danego lokalnej części rynku na forum Unii Europejskiej. I teraz tak, właśnie orędownicy, tak, którzy ważne jest mieć racjonalną politykę europejską i w ramach tej racjonalnej polityki europejskiej warto zobaczyć, że obowiązek sprzedaży 30% rafinerii gdańskiej był obowiązkiem nałożonym na nas przez Komisję Europejską, przez DG Competition. Tak jest, to jest punkt pierwszy. Więc to był warunek, żeby ta fuzja mogła się odbyć. Dlaczego pomimo wszystko, ważąc rację, choć mówię, to nie jest decyzja polityczna, tylko biznesowa zarządzających spółkami paliwowymi, ta decyzja została podjęta jako korzystna. Czy wiedzą Państwo, czy Pani Prezydent może powiedzieć, jaki dzisiaj jest wolumen zakupów, który robi taki koncern jak Lotos i Orlen połączony, i jakim jest podmiotem na rynku? Gdybyśmy mieli porównywać, z kim konkurował Orlen i Lotos na rynku europejskim, z Shellem, z Totalem, z BP. Potencjał inwestycyjny tych koncernów, potencjał zakupowy, zakupu od Saudów, zakupu z Norwegii ropy, nasz mały Orlenik i nasz mały Lotosik to były podmioty, które nie mogły konkurować na przykład dlatego, że robią wolumen zakupowy tak duży, żeby obniżyć poziom ceny zakupu surowca do produkcji paliw. A zatem ta fuzja dzisiaj się nam opłaca. I co jest efektem? Pani minister zaklina rzeczywistość. Przepraszam, skończę. Orlen dzisiaj po zakupie stacji, po tej fuzji jest w stanie kupować sieci paliwowe w Austrii, jest dzisiaj drugim dystrybutorem w Pani Austrii. Minister, dwie minuty minęły. Jest w stanie kupować kolejne stacje benzynowe w Niemczech. Dzisiaj jako koncern Pani minister, uprzejmie proszę, żeby nie przedłużać wypowiedzi. Każdy ma dwie minuty, dziękuję proszę bardzo. Nie przedłużać. Dziękuję bardzo. Zgodnie z kolejnością ostatnie pytanie w fazie pytań wzajemnych należy do pani przewodniczącej Ewy Szedler. Bardzo proszę o zadanie pytania. Zdolności oratorskie pani minister są naprawdę godne. Zdolności oratorskie są godne tutaj zauważenia przeze mnie. Ja zadam zatem bardzo króciutkie pytanie. Program 500+ wprowadzany był jako program, który miał służyć podniesieniu dzietności. Proszę się do tego ustosunkować, bo dzietność spadła od tego czasu. Program 500+, jego pierwszym założeniem było było podniesienie godności rodziny i macierzyństwa w Polsce. Nieprawda, proszę pani. To jest nieprawda. Pani, ale czy ja przerywałam? Pani nie przerywała, tylko proszę pani, jeśli od razu się zaczyna... Pani przewodnicząca, bardzo proszę, żeby pani minister mogła dokończyć wypowiedź. To przepraszam. Program 500+ był programem, który podstawowym jego celem było dowartościowanie rodzin i dzieci. Program ten ja mam trzech synów, tak jak powiedziałam, dwóch synów, najstarszy i środkowy urodziło się w Belgii w 2005, drugi w 2008 roku. I od razu wtedy, myśmy 6 lat spędzili w Brukseli i od razu wtedy byliśmy włączeni w belgijski system opieki społecznej i tego typu programy, bo to też jest istotne, programy wsparcia dzieci po urodzeniu są obecne w Europie Zachodniej od dawna, budowane były od lat 50. Zatem my tylko nie ustanawiamy tutaj trendów, ale staramy się nadgonić sprawy, które nie były wprowadzone. Program 500+ rozwiązał jeden bardzo istotny problem gospodarczy, z jakim mierzyła się Polska przez 30 lat, czyli kwestię ubóstwa. Rzeczywiście po wprowadzeniu tego programu, jak mieliśmy poziom ubóstwa na poziomie około między 4 a 6%, ten problem w wskaźnikach w pierwszych latach, oczywiście wraz ze wzrostem cen energii w ubiegłym roku to się zmieniło. Natomiast w pierwszych latach po wprowadzeniu 500+ problem ubóstwa w Polsce właściwie został zlikwidowany. Jeżeli chodzi o dzietność, to powiedzmy sobie też uczciwie i znowu mówmy sprawy oparte na danych. Nie wiemy, co by było, gdyby nie było programu 500+, ile dzieci by się rodziło, ale program 500+, o czym mówią demografowie, nie politycy, demografowie, pojawił się o 7-8 lat za późno. Dlaczego? Dlatego, że ostatni powojenny wyż demograficzny, wyż stanu wojennego, 81 roku, wtedy, kiedy my wprowadzaliśmy 500+, miał 40 lat. To nie jest moment wtedy, zatem gdyby on był wprowadzony 8 lat wcześniej, kiedy ten wyż demograficzny wchodził w związki, pani minister, zakładał rodziny, wówczas pani mielibyśmy minister, inny. Bardzo więc proszę, ja dwie minuty to minęły. Jest odpowiedź na pytanie.
Dziękujemy. I tym samym zakończyliśmy drugą rundę fazy pytań wzajemnych. Przechodzimy do ostatniej części debaty, w której to Państwo, czyli nasi słuchacze, zarówno studenci, jak i wykładowcy, przedstawiciele mediów, zarówno lokalnych, jak i studenckich, mogą zadać głos. Najpierw będziemy tutaj podchodzić z mikrofonem i będą zadawane pytania z widowni. Następnie przejdziemy do słuchaczy, odbiorców z mediów społecznościowych i podobnie tutaj do wcześniejszych zasad Państwu również przysługuje minuta na zadanie pytania, a naszym kandydatkom 2 minuty na odpowiedź. Tak, tu widziałem, że koleżanka na środku była pierwsza, się zgłosiła, także proszę bardzo. Dzień dobry, nazywam się Adrianna Radzka i jestem tutaj na dziennikarstwie i mam pytanie do Pani z PiS-u. Otóż PiS bardzo dużo opowiada o bezpiecznej przyszłości dla Polek i Polaków. Ale w tym samym czasie nastąpił ogromny spadek jakości nauczania przyszłych lekarzy. Przykładowo wskutek ustawy o szkolnictwie wyższym pojawił się zapis, według którego uczelnia ma prawo na otworzenie kierunku lekarskiego, posiadając 3 przedmioty o kategorii naukowej. Bardzo prosimy o sformułowanie pytania. Ale ja chyba rozumiem pytanie, bo myśmy rozszczelnili system tworzenia wydziałów medycznych, prawda? O to Pani chodzi, że możemy... Niekoniecznie, może to jest bardzo system... proszę, minuta minęła. No dobrze, no to proszę o odniesienie się do tego spadku jakości poziomu nauczania. Na ile rozumiem pytanie, wydaje mi się, że intencją Pani pytania była kwestia uruchamiania ostatnio dużej liczby wydziałów lekarskich na różnych, w różnych miejscach, w tym na przykład przez Uniwersytet Adama Mickiewicza, uruchomiony za chwileczkę będzie kierunek medyczny w Pile w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową. To wydarzyło się 3 tygodnie temu decyzją premiera, 40 milionów złotych Uniwersytet Medyczny na ten rok na powołanie tego wydziału dostał. I ja powiedziałabym tak, że to jest ogromne wyzwanie. W Poznaniu na 1000 mieszkańców przypada 1 lekarz geriatra. Jesteśmy społeczeństwem, już powiedzieliśmy to i to się zgadzamy, starzejącym się, więc my potrzebujemy zdecydowanie szerszych kadr. Ja zakładam, że jeżeli mówimy o otwieraniu tego typu kierunków przez odpowiedzialne, poważne miejsca, takim z całą pewnością jest Uniwersytet Adama Mickiewicza, Mówimy o otwieraniu kierunków medycznych w oparciu o też bazę laboratoryjną we współpracy z lokalnymi szpitalami i mówimy o tym, że na przykład pierwsze, które otwierają się, to są wydziały, dajmy na to, pielęgniarskie, prawda? Bo też potrzebujemy, w tym zakresie mamy zdecydowanie za mało. Ja muszę powiedzieć tak, bo też analizując, jak budujemy teraz szpital uniwersytecki w Poznaniu, no to też zadałam to pytanie panu rektorowi Tykarskiemu, ilu więcej, jak wygląda zwiększenie naborów na wydziały medyczne. A rektor Tykarski powiedział mi 3 tygodnie temu, powinna pani poseł wykorzystać to w kampanii wyborczej, ponieważ zarządów lewicy zostało decyzją Leszka Millera obniżono liczbę przyjęć na wydziały medyczne w całej Polsce o około 30%. Więc ja dzisiaj cytuję rektora, nie wykorzystywałam tego. Mamy do nadrobienia bardzo dużo w zakresie kształcenia kadr w służbie zdrowia. Jednym ze sposobów jest jednak otwieranie nowych wydziałów, nowych kierunków. Pani minister, bardzo dziękuję. Przechodzimy do kolejnego pytania. Dzień dobry. Ja również mam pytanie do pani minister Emilewicz. Nazywam się Kacper Zieleniak, jestem na magisterce na pierwszym roku. Ja podzielę swoją wypowiedź na 2 części. Pierwsza będzie nawiązaniem do rozmowy pani Szedler i pani Emilewicz. Jeżeli chodzi o cele programu 500+, no to tutaj przytoczę wypowiedź prezesa Kaczyńskiego, prezesa PiS z października zeszłego roku, kiedy podczas wizyty w Częstochowie mówił o poważnych rysach na działaniu programu 500+, rozważał rewaloryzację tego programu, czyli podniesienie jego kwoty. No i
faktycznie zwraca uwagę na trudną sytuację demograficzną i na potwierdzenie tutaj również wypowiedzi przez panią poseł Kretkowską wspominanych. Dzietność w Polsce w 2017 roku wynosiła 1,46, obecnie wynosi 1,26 i jesteśmy w tragicznej sytuacji. Natomiast moje pytanie będzie dotyczyło również kwestii, że tak powiem, około dzietnościowych, około rozrodczych, a mianowicie będzie dotyczyło kwestii aborcji. Moje pytanie jest takie, dlaczego państwo zmienili to prawo aborcyjne, zaostrzyli, pomimo sprzeciwu przytłaczającej większości Polek i Polaków? Przypomnę, że Polki, których minuta ten temat minęła. Dotyczy, ja tylko powiem, że 83,7% badanych według IBRIS dla Rzeczpospolitej z tego roku sprzeciwia się zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Dlaczego państwo to zmienili i nie słuchacie państwo Polek? Dziękuję. Odpowiadając na pytanie, pierwsza część dotycząca 500+ i dzietności, ja nie powiedziałam, że nie mamy spadku dzietności. Mamy, to jest ogromny, demografia będzie największym polskim problemem, bo jeżeli dzisiejszy trend zostanie utrzymany, to w 2050 roku będziemy krajem nie 38 milionów, tylko 20 milionów. Więc to jest dzisiaj, to powinna być jedna z poważnych i ja uważam, że w tej sprawie powinniśmy mieć pewien konsensus ponadpartyjny i co do tego nie mam wątpliwości. Jeszcze raz powtarzam, że 500+ miało inny cel, moim zdaniem, nie tylko jakby demografia, poprawa wskaźnika demograficznego w moim przekonaniu nie była podstawowym celem tego programu. Tak jak powiedziałam, główną przyczyną, którą ja widzę spadku i którą widzę też z tych badań, które przeprowadziłam, jest tak jak powiedziałam przede wszystkim no, spadek liczby kobiet w wieku 20-40 lat w przedziale, w którym rodzą się pierwsze dzieci, prawda, w normalny sposób. Tak jak powiedziałam, ostatni szczyt, pik demograficzny, wyż demograficzny powojenny, to był ten wyż stanu wojennego i to pokolenie mamy już za sobą, jeżeli chodzi o myślenie, że my do tego pokolenia zaadresujemy jakieś polityki społeczne, które sprawią, że dzieci będzie się rodzić więcej. Na pewno edukacja, te nierówności edukacyjne, o których powiedziałam, no jest pewien problem społeczny. Słuchajcie, jeżeli dziewczyna w dużym mieście nie może sobie znaleźć faceta godnego jej, tak? No, znaczy przepraszam, że o tym mówię, partnera, męża, przyszłego kogokolwiek. Nierówności edukacyjne to jest nas więcej, nas dziewczyn, tak, statystycznie, a do tego jeszcze jak rolnik szuka żony, a dziewczyna jest samotną singielką w mieście, to jest powód, to jest jedna z przyczyn. Niestabilne zatrudnienie to też jest wyzwanie na kolejny czas. Wiemy, że w tym pierwszym okresie waszej aktywności zawodowej dużo dziewczyn jednak nie ma stabilnych warunków zatrudnienia, a wiemy dobrze, że decyzja o rodzicielstwie, bo mówię rodzicielstwie, bo ja bym nie chciała, żebyśmy w ogóle dyskutowali o macierzyństwie i ciąży z perspektywy tylko kobiet, tak? Bo panowie jesteście nie da się inaczej tego zrobić, więc pani minister, dziękujemy. I ostatnie, ale to jeżeli mogłabym... Dwie minuty minęły, takie są zasady, dobrze, niestety. To mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja na tę kwestię zaostrzenia prawa aborcyjnego w kolejnym secie. Dzień dobry, nazywam się Olga Kręgielska, pierwszy rok dziennikarstwa. Ja również mam pytanie do pani Emilewicz. Moje pytanie brzmi następująco. Tutaj kolega poruszył sprawę zaostrzenia prawa aborcyjnego. Nie jestem tak, nie mówię tak, nie mówię nie. Jednakże czy nie uważa pani, że przed taką decyzją państwo powinno zająć się kobietami, które poroniły, które możliwe, że były ofiarami gwałtu i wesprzeć je psychicznie? Wczoraj właśnie przed tą debatą, przygotowując się, obdzwoniłam tutaj lokalne centra, które wspomagają osoby chore psychicznie. Oczekiwanie, dostałam odpowiedź. 2 lata, 3 lata, 4 lata nawet się pojawiły. Najkrótszy termin oczekiwania, kiedy prosiłam o wizytę, było, uwaga, uwaga, rok. I czy mogłaby się pani do tego odnieść? Jak państwo chce sobie z tym poradzić? Jasne. Przede wszystkim bardzo dziękuję za to pytanie. Bo ono ucieka od tego ulicznego sporu na zakrzyczenie, na lidy, na tak i nie. W istocie ja odpowiem wtedy łącznie na to, o czym pan też powiedział wcześniej, bo to jest dla mnie konstytutywna sprawa, ja nie uciekam od tych kwestii. Ja uważam, że jeżeli jesteśmy po coś w polityce, to najważniejszym dylematem, jaki ma polityk, na koniec dnia to są sprawy życia i śmierci. I to są kwestie fundamentalne. Jeżeli po coś jesteśmy tutaj, to właśnie po to, żeby podejmować decyzje o tak ważkich historiach. Sprawa związana z zaostrzeniem prawa aborcyjnego, jak państwo mówią, czyli sprawą życia i śmierci,
jest kwestią z gruntu rzeczy ontologiczną i filozoficzną i jest odpowiedzeniem sobie na pytanie, kiedy zaczyna się życie ludzkie. Ja na to pytanie mam odpowiedź, co więcej podpowiada mi tę odpowiedź również prawo karne i cywilne, jakie obowiązuje w Polsce i nie tylko w Polsce. Cytowałam wielokrotnie pana profesora Andrzeja Zolla wtedy, kiedy to pytanie do Trybunału Konstytucyjnego zostało zadane, który w 2001 roku powiedział, przypomnijmy, profesor Zoll był tym, który wprowadzał, który był orędownikiem tych wprowadzonych trzech przesłanek aborcyjnych, które istnieją dzisiaj w Konstytucji, czyli zagrożenie życia lub zdrowia matki, trwała choroba genetyczna i ciąża, która jest efektem gwałtu. I wówczas to też warto, żebyśmy zobaczyli, że jakby zgoda społeczna po wprowadzeniu wtedy w 1997 roku do konstytucji tych przesłanek, to w ogóle zaczęła się debata w Polsce o tym, ponieważ jak wiemy w PRL-u wcześniej kwestia aborcji nie była w ogóle regulowana, była praktyką normalną i powszechną. Gdybyśmy w państwach, które takich regulacji nie mają, to gdybyście mieli też świadomość tego, że w Wielkiej Brytanii właściwie obowiązuje prawo w tym zakresie, to jest aborcją na życzenie. Tam gdybyśmy mieli zobaczyć, ile zabiegów odbywa się rocznie, to jest tak, jakbyśmy Pani co minister, roku konin znikał z mapy Polski. A zatem dziękujemy, ja uważam, dwie minuty minęły. I tak jak mówi prawo administracyjne, które chroni... Pani minister, bardzo proszę już nie odpowiadać na to pytanie. Dwie minuty minęły. Proszę stosujmy się do zasad. Dzień dobry, nazywam się Maksymilian, student trzeciego roku politologii. Nie będziemy już kopać leżącego, więc mam pytanie do pani Kierzek-Koperskiej. Wiemy, jak tragiczny w skutkach okazał się... Ja może wstanę, bo ja się czuję na stojąco, bardzo dobrze, naprawdę. Super. Wiemy, jak tragiczny w skutkach był 2% kredyt na mieszkanie, jeżeli chodzi o ceny za metr kwadratowy. W Warszawie nie kupimy już mieszkania, gdzie ta cena przekracza 10 tysięcy. Więc moje pytanie brzmi, dlaczego uważacie państwo, że 0% kredyt na zakup pierwszego mieszkania jest w jakikolwiek sposób dobrym pomysłem, bo nie ma żadnych dowodów, że on zadziała w aktualnym klimacie mieszkaniowym na rynku w Polsce. Dziękuję. Przede wszystkim postulat 0% kredytu nie ma być tak skonstruowany jak postulat czy już ustawa obowiązująca 2% kredytu. Z tego co wiem, to tutaj niestety zaniechano pewnych rozwiązań, które powodują, że tak naprawdę to mieszkanie można kupić właściwie na wiele, w ramach jednej rodziny na wiele osób i tak naprawdę w żaden sposób nie rozwiązuje to sytuacji mieszkaniowej tych, którzy potrzebują tego mieszkania, czyli młodych ludzi, a najpewniej par, którym powinno się to mieszkanie należeć. Ja jestem generalnie przeciwko rozdawnictwu, ale z tego co FOR wydał taki raport, to nasze obietnice wyborcze jako Koalicji Obywatelskiej są najtańsze. Innymi słowy, ten projekt ma założyć, że pomoc 0% kredytu mieszkaniowego dla młodych ma dotyczyć tylko tej grupy młodych, która tak naprawdę tego potrzebuje. Nie możemy dzisiaj rozdawać pieniędzy na prawo i lewo wszystkim, ale młodzi ludzie są akurat w tej grupie, duży procent młodych ludzi, których po prostu nie stać. Jeżeli my dzisiaj nie wprowadzimy rozwiązań i tu oczywiście nie mówimy o szczegółach jakby projektu ustawy, bo tu możemy te szczegóły tak doprecyzować, żeby nie było to rozdawnictwo, a była realna, rzeczowa pomoc. Musimy pomóc młodym ludziom na uzyskanie pierwszego mieszkania, bo mieszkanie to jest kwestia egzystencji i nie... Dziękujemy bardzo za tę odpowiedź i przechodzimy do następnego pytania. Dziękuję bardzo, dzień dobry. Ja mam pytanie do pani minister Jadwigi Emilewicz i pytanie będzie dotyczyło kwestii wojny toczącej się na Ukrainie. A mianowicie, jak wiemy, wszyscy ta wojna się toczy, ale w pewnym momencie ona się skończy i co wtedy, w jaki sposób pani widzi układanie relacji polsko-rosyjskich po zakończeniu tej wojny? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przepraszam, tylko dopytam, polsko-rosyjskich czy polsko-ukraińskich? No, dzisiaj ta odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna, dlatego że Rosja ustawiła się w kontrze do
do świata zachodniego w ogóle. Nie? I nie mamy wątpliwości co do tego, że atak Hamasu na Izrael, czy likwidacja Nagornego Karabachu, nie dzieje się bez ingerencji rosyjskiej. Tak? To jest dzisiaj aktywnym graczem na geopolitycznej mapie jest Rosja i Rosja dzisiaj z całą pewnością nie prowadzi żadnej dyplomacji, która jest skierowana w stronę Zachodu. Więc mnie dzisiaj jest bardzo trudno odpowiadać na pytanie. Na pewno z tymi, którzy dzisiaj rządzą na Kremlu, to nie są podmioty, to nie są osoby, z którymi my chcielibyśmy, wyobrażamy sobie, że będziemy prowadzić jakąkolwiek politykę. Dzisiaj musi się zmienić kwestia optyki i spojrzenia Rosji na niepodległość państw takich jak Ukraina, jak Białoruś, takich jak Republiki Kaukaskie, gdzie aktywność dyplomacji rosyjskiej, nie tylko dyplomacji, ale także militarna jest bezpośrednia. Więc to jest proces, którego ja dziś trudno mi sobie wyobrażać. Na pewno powiedziałabym, czym nie powinna być przyszły sposób układania sobie relacji i polskich, i Unii Europejskiej z Rosją. Na pewno z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że próba traktowania Rosji jako równoprawnego partnera w zakresie przestrzegania na przykład umów międzynarodowych była polityką niewłaściwą. Pamiętamy projekt Nord Stream 2, bo ten Nord Stream 2 jest taką dobrą soczewką spojrzenia, błędnego spojrzenia na Rosję. Właśnie przekonania, że może mamy inną percepcję na porządek polityczny, ale gospodarczo się dogadamy. Widzimy, że ta polityka zbankrutowała 24 lutego 2022 roku, więc my bardzo jasno musi być powiedziane, że my jesteśmy w innych porządkach prawnych i prawdopodobnie inaczej rozumiemy umowy, które piszemy. Więc czekamy na zmianę optyki Moskwy, czekamy na zmianę polityczną tamże, która nie wiemy, kiedy nastąpi. I pani dzisiaj minister, trudno jej ponownie wyrokować. Bardzo dziękuję. I tym samym, niestety tutaj otrzymałam taką informację, muszę poinformować o tym, że ze względu na przedłużenie czasu debaty, a czeka nas jeszcze jedna część, musimy skończyć etap zadawania pytań, więc niestety już nie będzie zadanych więcej pytań zarówno od studentów, jak i nie będziemy wyczytywać tutaj pytań z mediów społecznościowych. Niemniej, tak jak wspomniałam, jest jeszcze przed nami ostatnia część. Ostatnia część tej debaty jest poświęcona podsumowaniu dzisiejszych rozmów, które wykonają tutaj nasze tutaj gościnie. Więc bardzo bym prosiła o zabranie głosu najpierw panią przewodniczącą Ewę Szedler i podsumowanie dzisiejszej debaty. Dziękujemy pięknie osobom, które pewnie spieszą się na kolejne zajęcia. Zachęcamy do udziału w wyborach 15 października, które są niesamowicie ważne. Ja osobiście będę zachęcała do głosu oddanego na mnie, na numer 1 listy Polska, listy trzeciej drogi. Ja reprezentuję Polskę 2050. A może zacznę tak niestandardowo, a mianowicie mieliśmy przed chwilą temat aborcji. Jest to temat dotykający z jednej strony każdego z nas, ale zauważcie, młodzi, drodzy studenci, jak bardzo jest podzielone społeczeństwo i podejście różnych osób właśnie do tego zagadnienia. Dlatego musiała się pojawić trzecia droga, Polska 2050 w niej, aby spróbować połączyć te dwa plemiona. Tutaj, szanowne panie, pani Emilewicz i pani Krytkowska. Bardzo dziękuję. Zgodnie z timerem każda kandydatka ma minutę na podsumowanie. Człowieka. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu panią Katarzynę Kierze-Koperską. Drodzy Państwo, to są najważniejsze wybory po 89 roku. Ja wiem, że wy nie pamiętacie tych wyborów 89, ale ja pamiętam, ponieważ urodziłam się w takich czasach, kiedy jeszcze pamiętam okres komunizmu. Wy nie wiecie, co znaczą zamknięte granice, wy nie wiecie, co znaczy życie bez internetu i nie mówię tego jako zarzut w żaden sposób, tylko chcę wam uświadomić, że jeżeli dzisiaj nie pójdziemy do tych wyborów, to takie czasy mogą wrócić. I nie chcę absolutnie straszyć, chcę tylko powiedzieć, idźcie na wybory, zagłosujcie na opozycję w tych wyborach. Jest mnóstwo osób, które naprawdę zasługują na głos. W samej Koalicji Obywatelskiej mamy suwak, czyli mamy kobieta, mężczyzna, co pokazuje, że bardzo poważnie nasz lider podszedł do kwestii płci. Oczywiście proszę o głos na mnie, ale też na moje koleżanki i kolegów z listy Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję. Dziękujemy i prosimy o podsumowanie dzisiejszej debaty panią poseł Katarzynę Kretkowską.
To są najważniejsze wybory od 1989 roku i jest bardzo ważne, żebyśmy wszystkich namówili i siebie, żeby pójść głosować. Zachęcam do głosowania na lewicy. Jeżeli dzisiaj padały w tej debacie słuszne postulaty, z którymi widziałam, że się zgadzacie, to wszystkie te postulaty były promowane najpierw wyłącznie przez lewicę i dzięki temu, że lewica była w Sejmie w tej kadencji, to te postulaty dotyczące aborcji, dotyczące mieszkań na wynajem, budowy i wszystkie inne były najpierw tylko przez lewicę przedstawiane i potem zostały przedchwycone przez resztę opozycji. Jeżeli lewicy nie zabraknie w przyszłym Sejmie, to te postulaty słuszne, na których wam zależy, będą odłożone na bok. Taka jest praktyka, takie jest doświadczenie. Dlaczego zachęcam do głosowania na mnie? Nie dlatego, że jestem osobą wykształconą, nie dlatego, że jestem osobą doświadczoną, nie dlatego, że pracuję w Komisji Nauki, Edukacji Nauki i Młodzieży, co Pani was poseł, najbardziej bardzo dotyczy, dziękuję. Ale dlatego, że jestem uparta i nigdy nie odpuszczam. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Tym samym proszę o podsumowanie przez panią minister Jadwigę Emilewicz. Jesteśmy rzeczywiście w wyjątkowych, żyjemy w ciekawych czasach, jak mówi chińskie przysłowie, i to nie jest dobra wiadomość. Globalne płyty tektoniczne na siebie nacierają, zderzenie cywilizacji staje się naszym udziałem. Nie jesteśmy wobec tego obojętni, bo to nas w istocie dotyczy. Jednocześnie jesteśmy na wirażu historii, na którym Polska nie była od wielu setek lat. Rozwijamy się bardzo szybko. PKB Polski rośnie, rośnie zamożność wszystkich Polaków. Ważne, abyśmy ten wiraż historii potrafili dobrze wykorzystać, aby stać było nas na politykę dużych kroków, na politykę na miarę waszych marzeń. Bo to, jak my znajdziemy się w Sejmie, to my będziemy projektować rzeczywistość nie dla siebie, ale to konsekwencje tych decyzji będą istotne dla was. Chciałabym, abyście wybierali zgodnie z waszymi marzeniami, abyście w tych trudnych czasach wybierali polityków wiarygodnych i rzetelnych, takich, którzy się sprawdzili. Macie na poznańskich listach bardzo dużo dobrych kandydatów. Tak jak jesteśmy tutaj wszystkie, pani minister, pewnie możemy bardzo zachęcić, dziękuję. Wybierajcie minęła. Kobiety na listach. Miejmy odwagę wybierać dobrze. Pani minister, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i tak oto dotrwaliśmy do końca, chociaż było gorąco, jak to najczęściej w polityce bywa, aczkolwiek udało nam się wspólnie wysłuchać autoprezentacji oraz wypowiedzi czterech kandydatek do Sejmu. Dziękujemy naszym gościniom za znalezienie czasu i pojawienie się w murach Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Dziękujemy państwu. Dziękujemy państwu za udział w dzisiejszej debacie i przypominamy, że to w naszych rękach leży przyszłość kraju, więc prosimy o to, żeby 15 października każdy wybrał się do urn i zagłosował. Dziękujemy. Ja tradycyjnie zakończę tylko debatę i do zobaczenia jutro, jutro o 11.30, tutaj debaty ostatnich kandydatów na listach. Dziękuję bardzo, do widzenia.